Cześć, niespodzianka, to znowu my, a pan Łukasz ma ważny komunikat do przekazania. Mam ważny komunikat, bo gościmy dzisiaj w food trucku człowieka, który będzie miał taki pomnik pod Narodowym. O, pod tym stadionem, tak będzie stał. I to jest Cristiano Groszaldo, znany jako Kamil Grosicki, człowiek, który dużo przeżył, dużo widział i tym się na food trucku z nami podzielił. I grał też w piłkę w klubach z top playerami. Maximum High. To będzie prawdopodobnie drugi wywiad w historii food trucka, który w całości będziemy musieli przeprowadzić w języku angielskim. Yes. Hello, my friend. Hello. How are you? Oh, fine, very good. Very good? Yes. What about your English? Okay? Every day is every day progress. Progress. Maximum High mi się wczoraj podobało właśnie. Tak. Piękny. Top level player. Top level player and in French? Top level player? Bonjour. Bonjour. To też było takie hasło zawsze, które Gosiek powtarzał. To zawsze nic nie mówię, bonjour i wiadomo było, o co chodzi, nie? No tak. Jak czuję się swobodnie, to wtedy dobrze mi to idzie i się nie spinam, ale czasami są takie sytuacje, że właśnie gdzieś jakaś rozmowa już poważniejsza na poważny temat, to gdzieś ta blokada czasami się robi, że czasami gdzieś tam tych słów mi brakuje, ale tak jak na co dzień jestem z zespołem czy coś, to... Wolisz być w dresie niż w garniturze, tak naprawdę. Tak, tak, że bardziej na wesoło lubię, bo nie jestem typem, który się uczy tam codziennie, ja po prostu uczę się codziennie w klubie, gdzieś jestem, rozmowa, staram się, nie mam... Ty nie jesteś ja książkowym nie mam, typem, tak? Ja nie mam blokady po prostu, nie mam blokady. Jestem odważny, staram się rozmawiać. Ale właśnie te pierwsze tygodnie w Stadren były najtrudniejsze pod tym względem języka, właśnie tej bariery? Czy Turcja? Nie, w Turcji to miałem tłumacza, tam 3 lata ze mną był tłumacz, bo tam w Turcji jest różnie tak, że w każdym klubie jest po 2-3 tłumaczy. A we Francji wtedy ten początek, Stadren? No mówię, nawet jesteś gdzieś odważnym człowiekiem, znasz swoją wartość, to mimo wszystko, no, to co będziesz chciał usłyszeć, przekazać, to przekażesz, no, ale właśnie to gorzej jest, jak ktoś przychodzi do szatni i siedzi w kącie i się wstydzi powiedzieć, no to i na boisku będzie miał ciężko i w ale to mnie interesuje, no. Wyobraź sobie, że my jesteśmy dwoma typami z Senegalu i siedzimy w szatni i ty nie znasz ani słowa po francusku i wchodzisz i co mówisz? Nie no, to no, właśnie jakieś parę słów pierwszych się od razu nauczyłem na takich wesołych, takich spontanicznych, tak. I codziennie tylko sawa, etwa, sawa, sawa, merci. I to jakoś to szło, ale później oczywiście na boisku pokazuje swoją jakość, swoją pozycję. Tam przemawiasz. Tak, tam przemawiasz. Ja codziennie dzisiaj uczę tego języka, ale mówię, nie jest tak, że do domu wracam i... Nigdy nie byłeś takim pewnym, nie będę robił czegoś na siłę, co mi nie sprawia... Co ci nie wchodzi, no, nie masz takiego charakteru, no nie jesteś tak sprofilowany, no umówmy się, no. Ale to nie oznacza, że... W szkole to minister raczej pusty był. Kanapki też czasami nie były do końca jedzone, więc dlatego też chciałbym taką mieć, kurczę... Taki talent, żeby te języki wchodziły, że nie wiem, w 3 miesiące się nauczysz języka i mówisz po... No, ale, no tak, no, jeden, a wtedy nie miałbyś gazu i jeden, miałbyś humoru. No i wolałem właśnie mieć to drugie. Ale właśnie pewnie nie każdy kibic ma tego świadomość. Ty grałeś w swoich klubach no z trzema, co najmniej trzema zawodnikami, którzy są teraz na europejskim topie. Jestem ciekaw, czy wiesz, kogo w ogóle mamy na właśnie, myśli. Czy kogo mam na myśli? Teraz jest 10 sekund też dla widzów i pomyślcie sobie o trzech absolutnie mega piłkarzach, którzy są teraz w topie, jeśli chodzi o Europę, oprócz Grosickiego. Z którymi Kamil Grosicki grał? To 4. No, numer 1? Nie wiem, no to Dembele. Tak, Usman Dembele. Harry Maguire. Dokładnie. I Andy Roberts. I Andy Roberts. Wszystko to jest taka trójeczka? Oczywiście, po Dembele od samego początku było widać wielki potencjał, wielki talent i pewność siebie. On od samego początku mówił, że on chce grać w Barcelonie. Tak, jeszcze pamiętam, w Stadren, tak. Ja mówię, no to każdy tak mówi, że każdy chce w Barcelonie grać, ale nie każdy może, no. Gdzieś tam na obóz lecieliśmy, była zbiórka 9 rano i Osmana nie ma, telefon wyłączony i okazało się, że po prostu powiedział, że nie chce lecieć na obóz, że on chce odejść do Salzburga wtedy, pamiętam. A jeszcze nie zadebiutował nawet w Ligę. Tak? Z rezerw przyszedł z drużyny młodzieżowej. Wiedzieliśmy, że to jest mega talent, już, że tam miał, nie wiem, 16 lat miał czy tam. Ale no i trener go zabiera z pierwszym zespołem na obóz, tak? No to wiesz, no, dla modelu zawodnika to powinno być wyróżnienie, że idzie z pierwszym zespołem na obóz. I no, po 2 tygodniach chyba przyszedł, przeprosił zespół, że chce potrenować z pierwszą drużyną. Być z nami. On zawsze to miał. To jest niesamowite. I w pierwszym meczu debiutował, wszedł za mnie w 85 minucie. I drugi mecz grał już w pierwszym składzie, strzelił bramkę. Świetna szybkość i te zakrosy takie właśnie z prawej na lewo, no, rzuty rożne z lewej nogi i uderzał często. On nie wiedział, którą ma chyba lepszą, nie? Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher.
Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Bardzo fajny, pozytywny chłopak. Pewnie siebie, no w wieku 17 czy 18 lat, jak zaczynał, no to rzuty karne wykonywał nas w drużynie. Czy 90 milionów bym zapłacił za Maguire'a, no to wątpię, wątpię, tak? No ale w Anglii pieniądze się płaci olbrzymie. Ale właśnie on miał coś takiego, co ci imponowało w nim na przykład? On nie, bo na przykład porównam Kamil Lee czy Maguire, no właśnie, tak? Postura taka sama w obronie na bardzo podobnym poziomie. Może jedynie Maguire lepiej wyprowadza piłkę, tak? Obrońca musi dobrze bronić ten. Maguire jest Anglikiem, Kamil jest Polakiem i dlatego jest... Ten kosztuje 90 milionów, za niego zapłaci, a za Kamila, no nie wiem, jakie tam pieniądze się płaci. No nie wiem, Monaco 10 milionów wtedy zapłaciło, teraz może więcej jakby, bo wszystko idzie do góry, tak? Ale no ja żadnej różnicy nie widzę, żeby ten kosztował 90, a... Ten 10 załóżmy. No wiadomo, Kamil jest starszym zawodnikiem w ogóle, ale... Ale że gdyby byli w topie właśnie karier, w podobnym wieku, to nie widziałbyś... To bym nie, że jest różnica ten, no tylko właśnie to jest problem, że... Tamten jest Anglikiem. A właśnie Andy Robertson to był taki koń do biegania? To był dobry bardzo piłkarz, z którym naprawdę mi się super gdzieś tam grało. Współpracowaliście na boku cały czas. Wiadomo, że nie osiągnęliśmy naszego celu, którym było utrzymanie wtedy w lidze, ale dobry piłkarz, ale też się nie spodziewałem, no, że zrobi aż... Że będzie bohaterem drużyny, która zdobędzie Ligę Mistrzów. A właśnie Robertson z Maguire'em poza boiskiem, to też byli tacy luźni, otwarci goście? Czy tak, bardzo profesjonalni oczywiście. Brytyjczycy, ja to się mówi, no... Good fellow. Praca ciężka na treningu, meczach, a później oczywiście jak był czas wolny czy coś, to lubili im golfa ograć. Ale ty się nie wkręciłeś, nie? Nie, nie jakoś to... ten golf mnie nie nigdy ani tu na reprezentacji. Ja w poważne grigam. Z Gliksonem ewentualnie w ping-ponga. Tak. To co najwyżej. Czy grałeś kiedyś FIFA z Davidem Maylerem? Nie grałem nawet. Wiesz, że jest kotem? Słyszałem, że jest... Może kotem, ale no ja kota w FIFA też nie. Bardzo. Byłem jak młody, byłem... poważne gry. Tak, tylko poważne gry dla prawdziwych mężczyzn. Więc no teraz zakończył karierę ogólnie. I się tylko tym zajął. Zdrowotnie miał jakieś tam problemy, ale powiedział, że idzie w tym kierunku. No i cały czas gra i nagrywa tam FIFA, na YouTube. Nagrywa, to youtuberem jest... nie wiedziałem, że piłkarz aż może być... Tak skręcony? Skręcony w takie klimaty. Takie klimaty, no i tam gdzieś na świecie jest jednym... Najlepszy, z topowych, no. Tak. To jakie macie gry dla prawdziwych mężczyzn, bo chcielibyśmy spróbować? Nie nadajemy się. Nie dajemy się jeszcze. Nie te portfele. Trzeba mieć kapitał, że... No transfer bank, only cash. Only cash, my friend. Okay, so... Po tym jak Maguire odchodzili z Robertsonem, to trzecim takim ponoć do odejścia gościem z topu to był Kamil Grosicki wtedy, nie? Ja sobie nie wyobrażałem, że... Mogę zostać i grać w Championship. Nazwa druga liga, to była dla mnie to coś w ogóle... Taka ujma troszeczkę, takie no coś, że... Że cię deprecjonuje. No, że coś... Nie wyobrażałem sobie. To byłem pewny, że zostanę w Premier League, ale no, życie pisało taki, a nie inny scenariusz, z którym się w pewnym momencie pogodziłem. Jak Grzegorz Rasiak. Za mocny na Championship, za słaby na Premier League. Całe życie tak oni mówili. Wiem, że bym sobie... poradził w tej Premier League, jakbym dostał szansę wtedy po tym spadku. Teraz moim celem jest teraz Hull City o playoffy i to by była piękna historia, jakby się udało właśnie z zespołem, z którym spadłem, wrócić do elity. No, to by było najpiękniejsze. Kiedyś byłem takim świadkiem twojej rozmowy z Robertem Lewandowskim i tak zaczynałeś mówić, że no może ja takim będę starszy, to może tak bardziej właśnie na dziewiątkę, może tak jako drugi napastnik. Dziewiątka bez zostawki. Tylko właśnie mówię, nie, ale... No, taka dziesiątka, ale bez zadań defensywnych, tak? Siedzi ci w głowie? Siedzi mi w głowie, no bo zaczynałem moją karierę jako napastnik, tak? Mhm. Może nie jako typowa dziewiątka, bo nigdy... Ale nawet w Jagiellonii grałeś jako napastnik. Ale w systemie 4-4-2. Jako ten drugi napastnik. Lubiałem tą pozycję, lubiałem tak grać. Później dopiero gdzieś mnie trenerzy przestawili na tą pomoc, no bo preferowali napastnika innego stylu, w sensie silnego, który gdzieś tam piłkę tą trzyma. No i później był taki moment, że się grało praktycznie cały czas na tego jednego napastnika, tak? Na tą typową taką dziewiątkę, więc gdzieś zostałem przesunięty na skrzydło. Trener jakby mnie wystawił w tym meczu w ataku, to chętnie
przykład nie by tam. Ale jakbyś trafił do takiego Brixona i musiałbyś go na plery wziąć, to. Nie, no to ja bardziej bym szukał miejsca sobie gdzieś tam, żeby na wolne pole gdzieś na te piłki prostopadłe wychodzić, bo no, to jest moja gra. A drugi napastnik po prostu musiałby tą czarną robotę robić. Czyli mieć tak Harcona, jak Maciej Żurawski w Celtiku, mieć Harcona i on wtedy... No, coś takie, no czyli plan jest taki, że co, powracasz do Pogoni Szczecin na koniec właśnie na pozycji numer 9. Teraz mówimy, no to jest moje marzenie wrócić do Pogoni, do klubu, w którym się wychowałem, w którym przyszedłem wszystkie szczeble, ale czy kiedy wrócę, to zobaczymy, czy Pogoń będzie mnie wtedy chciała. Czy ich będzie stać? Na pana Kamila. Chcę jeszcze naprawdę coś z granicą jeszcze pograć parę ładnych lat. Ale cały czas regenerację masz na dobrym poziomie. Mi kiedyś Bartek Spajek, były fizjoterapeuta, który opowiadał, że no, takiego gościa nie widział, jeśli chodzi o regenerację, no bo ty jakby nie przywiązywałeś nigdy do tego wagi, a twój organizm mimo szybką to... Szybką regenerację organizmu. Tak, szybka regeneracja organizmu i... Cały czas gdzieś tam jestem z doktorem w kontakcie i tam jakieś badania, jak robimy, to mi sprawdza, czy tam czegoś mi zawsze brakuje, czy... Czy coś trzeba dolać. Czy do... to już coś inny o to. Więc po spotkaniach na drugi dzień zawsze mam, jak są sprawdzane cepeki to mam zawsze najlepsze, tak jakbym w ogóle spotkania. To jest tak zwany poziom zmęczenia, musimy wytłumaczyć widzom i jakby mówi o tym. Daję przykład, że ktoś ma na przykład 1000 po meczu, a ja miałem 100. O! To taka. A niektórzy różnica. Mają 300 przed meczem. Peszkin. Peszkin miał 1000 przed meczem. No była taka historia. No taki dar masz, no bo to jest, wiesz. No to tak, jest dar. Ale no, uwierzcie mi, że na przykład w trakcie meczu, jak ten wysiłek jest na bardzo wysokim poziomie, to. To czujesz się to człowiek czasami gdzieś tam odpływa, gdzieś tam te myśli. Gdzieś tak motywuje się słowami po prostu czasami, bo naprawdę czasami są ciężkie mecze, gdzieś tych sprintów się zrobi, tu nagle trzeba powrót zrobić, tu patrz na zegarki, 88 minuta, wygrywasz tam, nie wiem, 2-1 czy coś, trzeba bronić, trener już nie ma zmian, nie ma ten i tam gdzieś wtedy sam do siebie gadasz. Co mówisz wtedy do siebie? Come on, Grzyk! No motywujesz się jakoś tak, że... No tak jak mówicie, no to są takie słowa, które... Kibic może się z tego śmiać, ale czasami takie słowa naprawdę gdzieś tam pomagają gdzieś tam. Ty zawsze właśnie dbałeś o taką ekonomię swojego biegania, bo też rozmawiałem na ten temat wielokrotnie choćby z Hubertem Małowickim, bo zawsze patrzyliśmy na ciebie, myślimy, Grosik sobie planuje wysiłek. Ciężko jest na pewno tam na mojej akurat pozycji. Uwierzcie mi, no skrzydłowy to jest bardzo ciężka pozycja. Praktycznie no tu przód, tył i tu musisz naprawdę cały czas zasuwać. Oczywiście zawsze staram się pomagać w obronie, ale mimo wszystko czasami gdzieś tam coś sobie rozkminiam, spekuluję sytuację, wiem, że tu na przykład może troszeczkę się... Poobijam? Może defensywny pomocnik nie, no się nie, że poobijam, tylko że właśnie ktoś mi tam zasekuruje mnie, a ja wtedy wykorzystam, no żeby jak już odwrócę się z tą piłką, żeby mieć więcej przestrzeni, żebym... Czasami wpuszczam właśnie tego prawego obrońca, żeby tam pobiegł, a ja wierzę, że w mojej zawodnicy zaraz tą piłkę odbiorą i jest od razu odbiór. Mamy dobre szóstki z odbiorem, oczywiście, no i tak samo w Anglii gram, no... No po prostu trener w Anglii naprawdę dał mi bardzo dużo swobody w grze w tym sezonie i najważniejsze, żebym tylko dobrze przesuwał i w odpowiednim momencie, bo wierzę, mam dobrych właśnie zawodników, którzy potrafią tę piłkę odebrać i potrafimy szybko przychodzić do tych kontrataków. Jak to jest, powiedz, z tymi rzutami wolnymi? Ty miałeś taki okres, że ci tam, wiesz, co dośrodkowałeś, to wpadało, co uderzyłeś, to wpadało, przyjechałeś na kadrę i rozumiem, jakieś negocjacje z Robertem Lewandowskim prowadziłeś tej kwestii. No były takie negocjacje, że pierwszy rzut wolny w meczu z Macedonią przyszedł Sebastian Szymański. Tak negocjowaliśmy, że... Szymański. No właśnie, strzelał. Był naszym gościem i mówił, że to taki stanął w ogóle sobie fajny, z boku, wiesz. Stanął z boku i tak tylko czekał. No była na strzał na lewą nogę, ale no ja dwie bramki z tej akurat pozycji strzelałem. No ale Robert nie chce strzelać, a mówi do mnie, żeby Seba uderzał, bo lewonożny jest. No i zaraz był wolny z dalszej odległości, no ale to już było chyba nawet o 6 metrów czy 5 metrów dalej. Miałem tylko w myśli, że w ogóle nie patrzę na dośrodkowanie, tylko mimo wszystko uderzał na bramkę. No i w drugiej połowie był rzut wolny z mega dobrej pozycji. Lewy. No i lewy uderzał, tak? Czyli w tym meczu były trzy negocjacje wolne. Negocjacje się nie powiodły w ogóle. No gdzieś mi to siedzi. No, nie koncentruję się mega na który ruch uderzy czy coś. Jak ułożyć stopę. Jak ułożyć stopę, tylko po prostu na luzie podchodzę i uderzam. Czy są takie zwody, czy to masz jakiś, nie wiem, balans, na który zawsze się nabierają i obrońcy w Championship, Premier League i w Lidze Francuskiej? Masz taki jakiś repertuar? Taki zakros, na zakros. Ja już wbieram w pole karne, to lubię zrobić zakros z lewej na prawo. W tym sezonie akurat dużo razy
obrońcy się na to nabierali. Tam, gdzie lecisz, chłopie? To jest moja charakterystyka zawsze, że takie depnięcie, no po prostu wyjście na dobrą piłkę prostopadłą, ale to też trzeba tą piłkę w odpowiednim momencie no, oczywiście timing puścić, jest, nie? Żeby ten, no bo można sobie kopnąć na 30 metrów i biegnie, no to nie ma w ogóle takiej opcji, tak? Więc no, z lewej nogi, wiadomo, że jak jestem prawonożem, to z lewej nogi, a gdzieś idę do tej lewej, schodzę, no to mimo wszystko nie zawsze gdzieś ta piłka dobrze będzie dośrodkowana, bo... Lepiej, no jednak, lepiej zewniakiem. No i właśnie o tym mówię, no, że z tamtej strony często właśnie z tym zewniaka robię, no i już nieraz pokazałem, no, że to już jest... Nie no, zewniaczek na, to jest na dobrym poziomie. Specialité de la maison. Tak, więc... A co w ogóle u Artura Burca, słychać, bo widzieliśmy teraz, że się spotkaliście ostatnio. Tak, byliśmy na kolacji z rodzinami i Artur już w lutym 40 lat kończy, więc... To jest też życzyć w sumie, nie? Wszystkim, żeby takie kariery każdy miał długie i nie zapowiada się, żeby się kończył. Artur tak nie dopuszcza do siebie... Raczej tak z dystansem, z dystansem, wiesz, żeby tam gdzieś do Artura się dotrzeć, dobić, to trzeba było... Tych parę schodów pokonać. Parę, jak to się mówi, schodów trzeba pokonać, bo... Z pana Artura stał się lalą dla ciebie. To też tak, wiesz. No, wiesz, to właśnie ta ksypka mi się spodobała, bo to Michał Żywaków i ta stara gwardia na Artura tak mówili lala i tak się zastanawiałem, czemu mi tak mi to wpadło, ale on tak nie lubi. Tak? Nie on lubi. Nie lubi, jak się mówi do niego lala, więc... Lepiej ja od razu lala, bo coś powiedziałem, ale gdzieś w drugą stronę odwijałem. No ma taką naturalną charyzmę. Ma. Jeśli kogoś... Miał szacunek, w sensie, no wszyscy, jak Artur mówił, to wszyscy słuchali. My friend, thank you very much. Very good. What's that? Meeting. Water or something else? Just water. Just water. Okay. Still water. Still your sparking, as you want. Oden juice może być jabłkowy, jak nam Telich opowiadał. No, słyszałem tę historię, że zamawiali w samolocie. Poproszę, orange juice może być jabłkowy. Klasyk. Ja jestem chłopak z ubiadu, żadnej pracy się nie boję. Zatrudniliśmy takiego gościa z Małopolski, który sobie tutaj dorabia, właśnie rozwija markizę. Jeżeli Wam się podobał materiał z Kamilem Grosickim, to oczywiście klasyka, więc łapka w górę, subik. A jeśli wychodzicie na pole, to dajcie komentarz, jak też jesteście z Małopolski. Tak? A jeżeli nie, to po prostu... Dajcie suba. Fajnie to się prezentuje. Takie kebabiki można by tu było sprzedawać. To tak naprawdę jest katarynka. To jest katarynka i jak się dobrze kręci tą korbą, to wyskakuje ulubiona melodia Futraka. Zapierdalam takie kanty. Jeżeli uważacie to za lekki cringe, dajcie suba.